No, hej, witam Was serdecznie 7 grudnia w sobotę. Ja wyglądam tak, to może oznaczać, że albo gdzieś wczoraj zabalowałam, ale nie, to nie jest ta opcja, albo może to oznaczać, że wszedł mi ból w głowo szyję i po prostu wszystko mam pospinane i łeb mi pęka od wczorajszego wieczora. Powiem Wam, że naprawdę nie mogę się doczekać, jak dojdzie do mnie ta mata. Ona idzie chyba z Łotwy. Tam była pieruńsko droga wysyłka, 35 zł. A, jeżeli może ktoś nie wie, bo właśnie, bo ja to tylko mówiłam na Instagramie. Czekajcie, wezmę sobie kawę, bo naprawdę jest ciężko. Otóż zdecydowałam się w pełni świadoma praw i obowiązków wynikających z zakupu kupić sobie tą matę od Praramat. Nie miałam na to pieniędzy, musiałam je pożyczyć, ale była promocja. Jak to w ogóle brzmi? Była promocja, bo mata i poduszka kosztowały jedyne 600 zł. Ale powiem Wam, że z tą matą jest tak, że strasznie jest dużo reklam, tak? Wiemy to wszyscy. Wszędzie są te reklamy. Natomiast miałam kolejny raz to szczęście, że osoba, którą znam prywatnie, też miała tą matę. I to jest ta sama dokładnie osoba, która mi poleciła IPL i ta sama osoba, która mi poleciła Clary Sonika. A że osoba ta również nagrywa na YouTube, to stwierdziłyśmy, że jest to jedyna uczciwa youtuberka. Autentyk, bo powiem Wam i zadzwoniłam właśnie, bo mowa tutaj oczywiście o Patrycji. Dzwoniłam, słuchajcie, do Patrycji i mówię: Patrycja, powiedz mi tylko jedną rzecz. Czy ta mata to jest jak IPL? Czy to jest po prostu rzecz, że jeżeli tego nie... jak to w końcu kupię, to będę żałowała, że tak późno, nie? Ona mówi: dokładnie tak. Ja mówię: dobra, to się nie zastanawiam, nie? Mówię: ale nie mam pieniędzy. Ona mówi: pożyczyć ci? Ja mówię: nie, dobra, już skołuję. Pożyczyłam tą kasę i zamówiłam tą matę. Powiem Wam, że w ogóle właśnie, jeżeli zastanawiacie się nad prezentem, na przykład dla siebie, robicie jakieś list do Świętego Mikołaja, to ja kolejny raz polecam ten IPL. Bo to jest, no, wyjątkowy sprzęt. Ja naprawdę dalej uważam, że ten sprzęt odmienił moje życie. To jest, wiecie, depilacja światłem. I to, co to po prostu robi dla kobiety, jakkolwiek to nie brzmi, no jest po prostu wyjątkowe, nie? Słuchajcie, wiecie, bo może ktoś nie oglądał tych wcześniejszych moich wypłacin na ten temat. To jest tak, że... ja miałam włosy na ciele, które odrastały mi po około, nie wiem, 12-10 godzinach. To był po prostu koszmar. Miałam wiecznie wrastające się włosy, wiecznie stany zapalne. Słuchajcie, już nawet no, na nogach, moje nogi nigdy nie wyglądały na gładkie, ładne nogi, nawet w lato. Ja nie chodziłam w krótkich shortach, ewentualnie w shortach do kolan, ponieważ moje uda wyglądały po prostu no przeokropnie i nie wchodząc jakby w jakieś takie szczegóły okolice bikini, to w ogóle był koszmar. Ja wchodziłam, wiecie, do morza w kostiumie, a potem wylatywałam z tego morza i natychmiast zakładałam shorty, bo to tak nieestetycznie wyglądało jeszcze pod wpływem zimnej wody. I od czasu, kiedy mam IPL, nie wiem po prostu, co to włosy, wiecie, to jest po prostu bajka, nie? Mówię Wam, to jest po prostu magia, tylko że to kosztuje 1500 zł, nie? Czy tam 1000 zł. No dużo kosztuje. Natomiast Pranamat normalnie kosztuje 800. Była właśnie ta promocja za 600 plus, czy za mniej jak 600. Chyba w sumie zapłaciłam 600. Z tego 35 zł, tak jak mówię, ta dostawa. I ja się na to zdecydowałam, nie dlatego, że to jest, wiecie, fancy i na topie, tylko dlatego, że ja mam właśnie okropne problemy z tutaj spięciem mięśni w odcinku kręgosłupa szyjnego, który u mnie potem powoduje, że wchodzi mi ból, który potrafi siedzieć ponad tydzień. Mam też ogromne problemy z odcinkiem lędźwiowym. No i mój mąż ma, że tak powiem, kliniczne problemy z kręgosłupem. Więc uznałam, najpierw to miał być prezent dla niego pod choinkę, potem dla nas pod choinkę, a w końcu uznałam, że jak to przyjdzie, to nie czekam do żadnej choinki, tylko po prostu to rozkładam i się na tym kładę. I wymyśliłam sobie, to chyba no, będzie we vlogmasie, że nagram Wam, słuchajcie, pierwsze wrażenie na żywo. Bo podobno jak się człowiek pierwszy raz na tym kładzie, to normalnie, wiecie, krzyczy z bólu, nie? I bardzo jestem tego ciekawa i pomyślałam, że sobie to uwiecznimy. Najwyżej będę wyglądała, wiecie, jak czub z jakimiś grymasami, ale naprawdę jestem tego turbo ciekawa. Wiele z Was też potem, jak powiedziałam o tym na Instagramie, pisało mi, że czeka na moją recenzję, bo ona jakby będzie, wiecie, mamy gwarancję, że tutaj nie wchodzi w grę żadna, jakakolwiek nawet współpraca.
No ja się wam nie dziwię trochę, nie? Bo przy takiej kasie... No nie dziwię się, powiem po prostu w ten sposób. Mówię, no ja też skorzystałam po prostu z polecenia osoby, którą znam, tak? Więc... a nie poleciałam i nie kupowałam tego po YouTubie. Choć telefon do Patrycji wykonałam po obejrzeniu filmiku Niesi. Znaczy to oczywiście był 58 filmik, gdzie widziałam tą matę. A potem jeszcze Marta z Super Stylerów powiedziała, że to jeszcze pomaga na okres, na bóle, jak to się mówi, menstruacyjne. Więc tu już w ogóle, wiecie, oszalałam i mówię, Boże, ma to przyjść, ma to przyjść. Dobra, to co? Otwieramy kalendarze? Defora! W ogóle mamy, słuchajcie, taki bałagan w domu. Jakby tutaj nikt nie sprzątał nigdy. Nasza kuchnia wygląda jak u najgorszych flej. I nie ma się o czym chwalić. I dlatego wam tego nie pokazuję, bo jesteście moimi gośćmi. Gości bym nie wpuściła do domu w tym stanie, w którym teraz wygląda nasze mieszkanie. Tylko co najgorsze, mąż sprząta kuchnię, bo ja gotuję, więc taki mamy podział, ale ja sprzątam resztę. Trochę średnio mi się to widzi. Siódemeczka. No, 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 słuchajcie, naprawdę, ja chyba będę jak taka, w ogóle wczoraj ktoś mi napisał, że, znaczy ja już to wypieprzyłam, więc już tego nie przeczytacie, ale że jak? Że szkoda, że ja tak bardzo papuguję inne youtuberki i ja mówię, ale w czym? No zobacz, choćby w manierze, w zwrotach, czekajcie, ja wam to przeczytam. Bo wczorajszy film pierwotnie nazywał się Inspired by Anjax, potem zmieniłam tytuł, bo się nie klikał. A chodziło oczywiście o sweterek, więc to nie był clickbait. Zaraz wam to przeczytam. Chodziło o to, że się zainspirowałam naprawdę jej filmem i poleciałam i kupiłam sweter. Moment. Strasznie to sztuczne wszystko, naśladowanie reszty daremnych vlogerek, szkoda, napisałam, to znaczy gdzie widzisz naśladowanie? I pani pisze, ogólnie wszędzie, te same wyuczone gesty, maniera w głosie, nawet te same durne odzywki typu, więc stwierdziłam, to mi się sprawdza itd. Naprawdę nie widzi pani tego? Od tej błazenady kipi cały YouTube. Nawet w tytule filmu o zgrozo sugeruje pani, że Anjax jest jakąś inspiracją. Tylko po co? Że nada i tyle. No. I teraz po co to wszystko mówię? Bo patrzcie co mam! Pierwszy produkt z Fenty Beauty. Kuźwa, co to jest w ogóle? To jest jakiś primer. Naprawdę, no czuję się teraz jak youtuberka. To jest primer do twarzy, pro filtr. To jest chyba to, o czym tam wszyscy pitolą. To jest 4 ml i to jest baza. Zobaczcie w ogóle jaka ładna. To jest właśnie baza. Kit, że tam matująca, ja nie lubię matujących, ale nieważne, jest Fenty Beauty. Ej, fajne. By Rihanna. Instant Primer. Soft Matte. No dobra, zajebiście. Ej, ja tam się cieszę. Nigdy bym tego nie kupiła. O! To jest, słuchajcie, suchy olejek dla ciała i włosów z Ritualsa. A nie widziałam nigdzie takiego produktu, nawet w kalendarzach Ritualsa. O zapachu Ritual of Ayurveda. Ej, super. Zobaczymy zaraz, jak to pachnie. Ej, fajnie pachnie, czekajcie. W ogóle kiedyś był taki właśnie zajebisty olejek z Dove suchy. Ładnie pachnie, ale tak trochę... Trochę jakby wanilią. Ale fajne. Ej, super. Naprawdę. I czwarta strona. Znowu nie widzicie tego kalendarza, co? Baza Fenty nie pomoże, żeby... I ta maniera w głosie. O, się boję go podnosić, bo wiecie, ja przybijałam sobie tylnie deseczki. O, notabene dalej mnie boli ta ręka po od czasu złamania. 7 grudnia, książeczka. I mamy Karolinę Wilczyńską, to będą piękne święta. Kolejna przepiękna okładka. Kupiłeś pomarańczki? Kupiłem. Bo na Mikołajki dostałam od męża, bo chciałam wyciskarkę do cytrusów. Wiecie, że przynajmniej nie trzeba kręcić samodzielnie, tylko to się kręci. No i teraz mam wizję na codzienne picie soczku pomarańczowego. Tyle, bo później ładnych już nie było. No, przybrałem wszystkie ładne. Możesz pokazać do aparatu. Myślałem, że to z telefonu rozmawiasz. Nie, no vloga nagrywam, no jak?
Do wygrania jest książka Natalii Sońskiej, Słuchaj głosu serca. I proszę was, abyście oprócz tego, że jesteście moimi subskrybentami, dacie łapkę w górę, napisali komentarz, w który zaczniecie od słów: co według was jest takiego właśnie charakterystycznego dla kanałów na YouTubie beauty? Czyli co wam się właśnie najbardziej kojarzy? Na zasadzie, wiecie, właśnie, nie wiem, Fenty, a może Cotton Balls? Może faktycznie jestem, kurczę, tak zmanierowana jak wszyscy. No, także od tego zaczynacie komentarz, potem dalsza część związana z tym, że film nie trwa do jutra, do godziny 14. Całuję was bardzo mocno, dzięki serdeczne, do zobaczenia do jutra!